Siemano, z tej strony Feber, to jest kolejny odcinek z Grida Autosport. Lecimy kolejny, drugi wyścig z tych 10 zawodów. Jest to generalnie ostatni wyścig z tego sezonu, 18. 4 okrążenia naszą dziwną formułą. I już na początku wykonujemy zadanie. Nie wiedzieć jakie. Come on! Ale mi przytrzynastą rąbany. I jeszcze mi uszkodził układ kierowniczy. No cóż, tak czy inaczej nie będę cofać tego, bo się dosyć sporo przebiłem. No, w sumie nie tak sporo. No ale już 10. miejsce jest, no to... w tej formule tutaj nie zająłem ostatnio jakichś tam super ekstra miejsc. Także ten start jakby, no, muszę uznać za w miarę udany. Cholera. No okej, lecimy. 7. pozycja jak na razie nie jest źle. Że spore uszkodzenia już mam na formule i w tym jest największy problem. Okej. Szybciej. Cholera. Za szybko. Kurde. Teraz to, żebym stracił trochę. Dobra, teraz będzie taki nieciekawy zakręt. O, dobra. Daliśmy radę. Dobra, tego... No, come on, nic nie ściąłem. Dobry żart, nie jest zły. Tutaj tego gościa, cwaniaczka, zamkniemy. Za szybko. Wybaczcie, zahaczyłem mikrofon. O, come on. Szósta pozycja jak na razie, no zobaczymy, co będzie dalej, ale wątpię, żebym coś tu zdziałał jeszcze dogonić kogoś. Come on. Power. Trzymajmy się za nim. Dobra. Ta piąta pozycja już jest. To ciśniemy dalej. Rusz się, gościu. Lol, ale mi. Power, nie traci, cholercia. No sztymet! Po prostu mi formuła coraz bardziej skręca i... nie jest to... nic, co by ułatwiało jazdę. Się. Przyblokujemy go. Dawaj, 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 szybciej. Power, kurde, pełna moc.
Jesus Christus. Powiem wam szczerze, że wyjeżdżam za 3 dni, w momencie, gdy nagrywam ten odcinek. Gdy wy go już będziecie oglądać, ja już będę praktycznie pod koniec wyjazdu, nieważne. Nie mam jeszcze, kurczę... Tak, tak. O fuck, na czerwono ten układ kierowniczy. Powiem wam szczerze, że jestem w powijakach. Mam nagrane prawie, że na cały mój wyjazd i jeszcze pewien zapas tam dwóch odcinków, czy jeden. Że już prawie mam wszystko nagrane. Ale nie mam wszystko pomontowane i porenderowane, słuchajcie. Nie wiem, kiedy ja to będę robić. Pomontuję, podejrzewam. Jeszcze przed wyjazdem postaram się. No kurczę, tego naprawdę sporo jest i nie tylko Grida mam do zmontowania, ale też Warzy, z którym no, jest o wiele więcej pracy, bo to są wybrane momenty. Ścieżka dźwiękowa, prawda, jest dłuższa niż sam materiał filmowy. I ja muszę znaleźć ten moment, w którym właśnie o tym mówiłem, w którym ta akcja się działa cała. A więc no to nie jest łatwe i podejrzewam, że wysyłać te filmy będąc nad morzem po prostu. To długo na pewno nie będzie trwać, bo mam ten internet LTE, który na dodatek mogę go ze sobą wszędzie zabrać, ponieważ mam router. Tutaj ten jeszcze stary internet funkcjonuje do końca miesiąca na pewno, a ja do końca miesiąca na pewno jestem właśnie nad morzem. Więc tutaj tato jak będzie chciał skorzystać z internetu, no to nie ma problemu. Więc ja spokojnie mogę sobie ten mój internet zabrać ze sobą. Jasna cholera! Chyba cię Bóg opuścił. Screw you. Teraz mi w prawo skręca bolid. Ciekawe. No, ale generalnie... w obecnej sytuacji, w której się znajduję, mam pewne wątpliwości co do właśnie zdążenia z tym wszystkim. Obawiam się, znaczy mam nadzieję, że nie dojdzie do takiego czegoś, że będę na wyjeździe musiał, kurczę, montować te filmy czy coś, bo nie jadę nad morze po to, żeby w dalszym ciągu jakby, powiedzmy, pracować, nazwijmy to pracą. Wiadomo, o co chodzi, to nie jest praca normalna. Ale zajmować się tym, bo jadę po to właśnie, żeby odpocząć troszeczkę od tego komputera. Wrzucić tam film, to już wiecie, naprawdę nie jest problem. Dam, żeby się wrzucał, opis, pach, dziękuję, do widzenia, nie mam je przy kompie, tak? A jednak przy montowaniu czy tam renderingu, no rendering to też, kurde. Jeżeli jest zmontowany, odpalam Camtasia. Render tam... projekt, prawda, i tyle, i on to wszystko skleca do kupy i tyle. Mnie to tam zwisa. Idę sobie robię cokolwiek przez te pół godziny co najmniej. Nie, na jakieś 20 minut do 40 minut mniej więcej się renderuje film. Na... fuck. Nie skręcał mi znowu w prawo, nie wiem czemu. Muszę uważać, bo zostało mi jedno cofnięcie. No, tak więc tak to mniej więcej się prezentuje. Ja chcę sobie właśnie nagrać dwa odcinki na zapas, jak wrócę, że... Bo ja wracam w niedzielę wieczorem. Żeby nie było sytuacji, że w niedzielę będę musiał, kurczę, po powrocie z przyjazdu... prawda, nagrywać filmy dla was na poniedziałek czy wtorek. Na poniedziałek i wtorek właśnie te pierwsze dwa dni, jak wrócę. Chcę sobie, prawda, wrzucić po prostu nagrane już materiały, a się nie przejmować, nie nagrywać tam na hura, prawda? Jasna cholera! Z tymi ich karami. Dobra, daliśmy radę czwarte miejsce jakoś obronić. No niestety. Nic na to nie poradzę. Koniec sezonu 18. Nie każdemu już za pierwszym razem udaje się dostać do mistrzostw Grid. Poprzeczka została zawieszona wysoko, więc poćwicz i powalcz o zwycięstwo. O kutwa, nie dostałem tego. Ekspa w ogóle. Nie osiągnąłem celu zespołowego. Zdobyć pierwsze miejsce w klasyfikacji kierowców?
posrało ich? Trzecie miejsce w klasie zespołów. Skąd oni to wzięli? Nie było czegoś takiego, bez jaj. Tu też nie? Ja pieprzę. O kutwa. Ale dałem ciała teraz. Po całości. O w mordę. Ale lipa. Jasna cholera. Chwila, nie mogę tego poprawić. W sumie mógłbym. Ten sezon musi należeć do ciebie. Razer Motorsport pomoże ci tego dokonać. Kurde. No mógłbym, ale nie zrobię tego teraz oczywiście. Postaram się to, słuchajcie, zrobić poza odcinkiem. Na pewno nie Endurance'a biorę, bo to jest najgorsze, co może być. Bierzemy Tuner. Proponują gorszego expa. No. Bierzemy Razer oczywiście. Ile tutaj jest tych? No, 4 zawody, mało. Spoko, w takim razie lecimy. 4 zawody i 1 zawody pucharowe. Spoko. Także mówię, poprawię sobie te mistrzostwa, żeby z każdego tam dostać się, prawda, expa. Ale no mówię, to zrobię już chyba po przyjeździe. No muszę to poprawić, to nie ma innej opcji w ogóle. Tam jest sporo tego, 10 zawodów. No ale no postaram. Dobra, ale zaczynamy od drifta. Jedno okrążenie, 2 rundy, kwalifikacje. Ależ on skręca. Sam na dodatek. Dobra, pierwsze to będzie takie ogarnięcie trasy tak naprawdę. Aha, dobra. Już wiem, jaką trasę przerobili. Taką bardziej znaną, na której już jeździłem. O kurde. Do kitu. No ale co poradzić. No ale w sumie nieźle. Fuck. No i dobra tam. Kolizja. Pod koniec praktycznie, więc... No dobra, już. O kurde, jeszcze ten zakręt trwa. $318,000. A, i meta. Ciekawe, czy wystarczy tyle, ile narobiłem punktów. O. Doskonały wynik, no dobra. O, fuck. No niestety. Zły kąt. Kiepskawo, 108. Tutaj troszkę lepiej. Tutaj bardzo ładnie, gładko. Ho, nie, kolizja nie wchodzi w rachubę, bo to jest bardzo długi ten zakręt z driftem. Więc ja tutaj muszę się bardzo postarać. $350. Niesamowite. Wystarczy, by przejść do fazy drifting, doskonała kontrola. I widać silnik. Spoko. Ćwierćfinał. Strasznie jestem zawiedzony, kurde, i wkurzony na samego siebie, że tych zawodów tam nie dałem rady przejechać tak jak należy. Pierwszej pozycji startowej.
Teraz będzie mnie to kurczę nurtować, no. Fuck. Damn. I poza trasę. Ale do tego momentu zdążyliśmy tam trochę punktów na zbierać. Gość już jest praktycznie za mną. Ładnie. Raczej tak średnio ten zakręt. No co za frajer niedomyty. Poślizg, bitch please. Kurde, chyba ktoś we mnie wjechał, nie? Może jakaś dyskwalifikacja, kurde, czy coś. Zamęda niedoruchana. Dobra, tak czy inaczej, sporo punktów żeśmy nazbierali. Nie lubię dlatego zawsze pierwszy jeździć. Startować. Bardzo nie lubię. Jakoś nie zaliczyli poza trasą, na całe szczęście. Ładnie! Obrót, obrót. Dobra. Ho, ho, ho! Power. Tyle punktów. Niesamowite. Wygrana. Półfinał. Okej, znowu pierwsi jedziemy. Nie lubię tego, ale cóż. Nie mam innego wyjścia. Tylko pytanie, słuchajcie, czy ja mogę sobie tak bez żadnych konsekwencji jakby powtórzyć te zawody grid, bo z tego co widzieliście, jak nie wchodziłem, to było tam, że jako sezon 19 bym to przejechał, tak? Jako sezon 19, jedź gościu, jedź. Czyli tak jakby jeden sezon wtedy tracę. Niby tracę, słuchajcie, no bo nie patrzeć na tych zawodach grid, to master, czy jak to tam się nazywa, to bardzo dużo tych punktów tam się zdobywa. Wydaje mi się, że więcej niż tutaj w pojedynczym takim wyścigu. Więc w sumie warto by poświęcić ten jeden sezon. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no zobaczymy, no. Zobaczymy. Kurczę, sam nie wiem, zastanawiam się teraz intensywnie nad tym. Bo pytanie, czy to wyjdzie, wiecie? No, myślę, że najpierw, zanim się zdecyduję na zrobienie tego, to ja bym skopiował sobie save'a z grida i zobaczył, czy ja będę w stanie w ogóle poprawić swój wynik, bo wiecie, to może też być problem. Widzieliście zresztą, jakie ja miałem tam problemy. Przede wszystkim z endurancem 10-minutowym, no przecież to było no niemalże niemożliwe, żebym ja tam osiągnął, kurczę, jakiś lepszy wynik. Więc oto jest główne pytanie, czy ja w ogóle dam radę rzeczywiście tam objąć pierwsze miejsce. I czy jest sens przechodzić to jeszcze raz, czy nie. Coś mi zaczęło lagować lekko, no ale
sporo punktów. Myślę standardowo. Wygrana. Wiadome. Drift to jest to, co bardzo lubię i to, w czym jestem niepokonany. Zwłaszcza na takich fajnych torach. Nie na drodze przynajmniej. Zaczynasz z pierwszej pozycji startowej. Niestety. Nie daj się wyprzedzić. Niestety zaczynam z pierwszej pozycji. Chyba za wcześnie. O, ledwie co. Tylko, że musiałem auto wyprostować, ale i tak punkcików sporo. Perfekt! Po prostu miozio. O, ledwie co, so close. Wow. Awesome. Niemalże milion. Milion tysięcy punktów w sumie byłby. Milion punktów po prostu. Nie milion tysięcy. Tylko milion. O, shit. Power. Za bardzo ten power. Cholera. Hell. Co ty się wyprawia w ogóle? Bo mi pieprzony antywirus znowu coś robi. Że ja go chyba zniszczę kiedyś, ja pierdzielę. Przed chwilą widziałem, pojawił się w pasku zasraniec rąbany. Zawsze wtedy, kiedy ja nagrywam, cholera. Nienawidzę go. Dobra, jest. Na pewno wystarczy. Wygrana oczywiście. Dałeś im popalić. Zasłużone zwycięstwo. No. I pomimo tego, że zwycięstwo, jak widzicie, widzieliście, zajmujemy już trzecie miejsce. Na samym początku, w zespole oczywiście. I to jest zawsze zastanawiające dla mnie. Bo słuchajcie, żeby w tym gridzie, tam w tych zawodach grid, zdobyć pierwsze miejsce w zespole, to ja muszę dosłownie w każdym wyścigu zająć pierwsze miejsce. I to mnie przeraża. Podejrzewam, że jest to niemożliwe i stracę tylko czas. Więc wydaje mi się, słuchajcie, że jednak sobie to odpuszczę. No chyba, że naprawdę będzie taka obawa, potrzeba, żebym przeszedł to jeszcze raz. Póki co, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mnie oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.